Witam serdecznie, jest kanał Prawem na Lewo. Zapraszam. Dzisiaj wtorek, wreszcie trochę bardziej eleganckiej pogody. To, co miałem w planach na dzisiaj, ja sobie to pozwolę przenieść, drodzy Państwo, no bo siłą rzeczy nie mogę non-stop wisieć na bankach, które biedne przyniosły ponad miliard złotych straty zgodnie z danymi GUS-u. Czekajcie, nie, moment, jakiej straty? Przecież to oznacza, że o miliard złotych mniej nas orżnęli, prawda? Tak sobie to trzeba powiedzieć. Niemniej nie kopmy leżącego i dzisiaj przejdę do specyficznego dosyć odcinka, dlatego że jest na kanale kilka playlist, między innymi ta, która się dopiero otworzy, czyli związana z rozmowami kontrolowanymi. Jest również etyka i lista związana ze sprawami zakończonymi. A dzisiejsza sprawa, którą chcę poruszyć, w zasadzie kwalifikuje się pod każdą z nich. Pod każdą z nich, czyli wracamy do tematyki związanej z ugodą z firmą windykacyjną. Zdaję sobie sprawę z tego, że wtorki miały być wybitnie merytoryczne, ale trudno podejść do sprawy merytorycznie w sytuacji, gdy... Wpłata nie doszła, doszła, bo była chyba wczoraj zaksięgowana, widziałam. Więc w jakim celu ciągle do mnie dzwonicie? Może mi pani powiedzieć? Jak chce pani rozmawiać o długu spłacanym, proszę wcisnąć 1. Jak o nieistniejącym albo przeterminowanym, to proszę wcisnąć 2. Co pani wcisnęła? Bo mi troszeczkę sałatki warzywnej wypadło na ekran i nie widzę. Słucham. W jakim celu pani do mnie znowu dzwoni? Proszę sobie wyobrazić. Abstrahuję. Odchodzę od sytuacji, w której trudno określić nawet założenie, czy mamy do czynienia z zasadnym długiem, czy też nie. Jest sytuacja, w której osoba zobowiązana, czyli popularnie zwana dłużnikiem, decyduje się z różnych przyczyn na to, aby zaspokoić wierzyciela. Czyli zgodnie ze starą rzymską zasadą pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać. I w tym celu dochodzi do zawarcia ugody z firmą windykacyjną. Tu pozwolę sobie zrobić jednak małą dygresję. W przypadku cesji wierzytelności na nowego nabywcę przechodzi cały ciężar praw i obowiązków. Ale nie przechodzi jeden najważniejszy element. Przede wszystkim to moralne poczucie osoby zobowiązanej do spełnienia świadczenia, które była winna spełnić pierwotnemu wierzycielowi. Dlatego, że mamy szereg sytuacji, w których przyjmując założenie, że jako dłużnik poczuwam się do długu i chcę go spełnić tej jednej konkretnej osobie. Jednakże, jeżeli ona go sprzeda, to pojawia się sytuacja, że już niekoniecznie będę się czuł do tego zobowiązany. Prosty przykład. Może taki trochę abstrakcyjny, ale niemniej przykład. Żona proponuje mi seks, po czym za godzinę przychodzi i mówi: słuchaj, scedowałam moją umowę z tobą na rzecz mojej mamusi. Noż kurwa mać, może mi to nie pasować, prawda? Niemniej, przechodząc do tego, pojawia się potem szereg różnych wątpliwości. I mamy przykład dosyć świeżej sprawy. Proszę bardzo, rozmowa na kanale. Widzę, pani się, znaczy osoba, która dzwoniła do firmy, umówiła na 30 października 50 zł, także ustalenia są. Czy w czymś jeszcze mogę pani pomóc? Nie, no jak najbardziej, w niczym, proszę pani. Już w niczym, dziękuję bardzo. To dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No, zgadza się. Pani Moniko, myśmy się tutaj kontaktowali, żeby ustalić po prostu warunki spłaty zadłużenia. Widzę, że państwo tutaj wpłacają po 50 zł, tak? Jeżeli chodzi o sprawę z Play, tak? Tak, proszę pani, ale może mi pani powiedzieć, w jakim celu są telefony co kilka dni? Czyli pani poczuwa się w pewnym zakresie do długu, odeszła od tematyki, czy wierzyciel wtórny, czyli ten, na kogo zostało zobowiązane, nie scedowane, ma moralne prawo dochodzenia, czy też nie. Odchodzimy od tego, czy jest zobowiązanie przedawnione, czy też nie. Po prostu osoba, która była zobowiązana do płacenia, stwierdziła, że te pieniądze są drugiej stronie należne.
i rozpoczęła dokonywanie spłat. I teraz, drodzy Państwo, clue całości, czyli najbardziej specyficzny i finezyjny temat związany z firmami windykacyjnymi, ale również uzasadnienie tego, dlaczego coraz bardziej skłaniam się jednak do tezy, czy może lepiej twierdzenia, będzie lepiej brzmiało. Dlaczego skłaniam się do twierdzenia, że absolutnie pod żadnym pozorem nie zawierać ugody z firmą windykacyjną? Zawieramy ją z różnych przyczyn. Czasami mamy dosyć tych natrętnych telefonów, jeden, drugi, trzeci, czyli popularny stalking, o czym mówiliśmy wcześniej, już we wcześniejszych odcinkach. Czyli zawieramy ugodę i liczymy na jeden element. Że mając zawartą ugodę, nękanie nas się skończy. A jak to wygląda w rzeczywistości? No proszę bardzo. Zgadza się. Pani Moniko, myśmy się tutaj kontaktowali, żeby ustalić po prostu warunki spłaty zadłużenia. Widzę, że Państwo tutaj wpłacają po 50 zł, tak? Jeżeli chodzi o sprawę z Play, tak? Tak, proszę Pani, ale może mi Pani powiedzieć, w jakim celu są telefony co kilka dni? Dopiero wczoraj zaksięgowaliście wpłatę. Jest jeszcze cały miesiąc do wpłaty. W jakim celu do mnie dzwonicie dzień po zaksięgowanej wpłacie? Słucham! Na kolejną. Za miesiąc! Jak kurwa co miesiąc! Jest wpłata, więc pytam, w jakim celu ciągle do mnie dzwonicie? Ja rozumiem, że 28 października. Do końca każdego miesiąca będzie wpłata. Coś jeszcze? I to będzie kwota 50 zł? Tak, jak co miesiąc. 50 zł. Jak co miesiąc od grudnia tamtego roku. I czy to jest jedyny przykład? No oczywiście, że nie, bo tych przykładów w zasadzie na kanale Akcja Windykacja, kanale Teraz Ja Mówię, jest masę, zresztą sama akurat ze swojego życia zawodowego. Mógłbym to wyliczać na palcach rąk, nóg i jeszcze nie wiadomo jakich innych części ciała. I to pod warunkiem przebywania w okolicach Czarnobylu, czyli miałbym po 10 palców w jednej ręce, a i tak by ich brakło. W związku z powyższym, ten element, w którym firma windykacyjna na przykład zarzuca coś takiego. Data urodzenia, adres, alternatywnie może być numer PESEL. I może jeszcze rozmiar chuja, tak? Prosiłem o nieużywanie wulgaryzmów w rozmowie ze mną. A przepraszam bardzo, to rozmiar penisa mam panu podać, tak? Dobrze, w związku z tym, iż stosuje pan dalej niecenzuralne słownictwo, co już niestety zagrawa wręcz na agresywne zachowanie podczas rozmowy, muszę ją niestety zakończyć. Agresywne zachowanie. Czyli mówimy o bardzo specyficznej, fajnej sytuacji, kiedy windykator, który dzwoni nie mając argumentów, twierdzi, że zachowujemy się w sposób wulgarny, arogancki i chamski. No, proszę sobie wyobrazić, za pierwszym, drugim, trzecim razem to, co mówię, większość osób podchodzi bardzo normalnie i kulturalnie do rozmowy. Ale w sytuacji, kiedy jesteśmy wyprowadzeni z równowagi, pytanie jest inne. Czy jest uzasadnione użycie takich wyrazów? No moim zdaniem zdecydowanie tak. A czy powinniśmy przy tym zachować kulturę? No, drodzy Państwo, nie wymagajmy, aby robić coś takiego. Przekonałem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i proszę spierdalać. Bardziej rozumiem sytuację osoby, która używa zwrotu. Bo pani do mnie dzwoniła z tego numeru, więc oddzwaniam pod ten numer. Udaje pani pierdolniętą? Czy pani jest? Żegnam panią. Mi również żegnam, wypierdalać! Czy usprawiedliwiam takie działanie? Nie, tu nie ma, drodzy Państwo, czego usprawiedliwiać. No jeżeli ktoś popełnia przestępstwo z artykułu 190a kodeksu karnego, czyli w zasadzie notorycznie niepokoi. No, w przypadku kodeksu karnego mówimy o przestępstwie, w przypadku kodeksu wykroczenie jest właśnie to złośliwe niepokojenie. Niemniej jednak zahaczamy w tym wypadku o prawo karne, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, w każdym jednym wypadku o zobowiązaniu winien decydować sąd. Ale tu mieliśmy rewelacyjny przykład, jak firma windykacyjna dosłownie tnie w chuja, ponieważ zdecydowali się na zawarcie w jakimś zakresie, przynajmniej tak słychać z nagrania, ugody i mają to w dupie. Czyli nie szanują nikogo. A w takim wypadku, jeżeli ktoś kogoś nie szanuje, również nie zasługuje w jakimkolwiek wypadku na nawet odrobinę szacunku.
I tym optymistycznym akcentem, drodzy Państwo, tradycyjnie do zobaczenia w piątek. Pozdrawiam serdecznie.